Ostatni mecz w sezonie z ostatnią drużyną w tabeli przyprawił sympatyków Floty Świnoujście o palpitację serca. Teoretycznie Spadkowicz Gavia Choszczno nie miał już o co grać, ale tylko w teorii Flota musiała mecz zremisować, aby przypieczętować awans do trzeciej ligi. Remis 4-4 i strzelenie dwóch bramek w ostatnich minutach meczu przejdzie do historii klubu, o czym rozmawiamy z Marcinem Adamskim, trenerem Floty. Aż tak nerwowego i takie, tak jak pan powiedział, z taką końcówką, no to nikt by się nie spodziewał, to nawet najlepszy reżyser na świecie by tego nie wymyślił. Aczkolwiek gdzieś tam już od jakiegoś czasu starałem się tonować nastroje, bo od kilku miesięcy no, kibice, nie tylko kibice, wielu ludzi gdzieś tam już gratulowało nam awansu. Ja cały czas mówiłem, że to jest tylko kilka punktów przewagi. Jeden mecz przegrany czy zremisowany powoduje, że od razu ta przewaga się naprawdę bardzo szybko topnieje. I tak też było, tym, bo ja sobie zdawałem sprawę po prostu z naszych problemów, szczególnie personalnych, które nas dotknęły tu od początku rundy. Borykaliśmy się z wieloma problemami personalnymi, począwszy od Krystiana Pedy, który już w styczniu na pierwszym meczu sparingowym zerwał wiązadła krzyżowe. Później problemy Dimy Szewczuka, problemy zdrowotne, problemy z kontuzjami, Damian Staniszewski, później Rajan Skwara, Łukasz Boszko, tak można wymieniać. Tych problemów było co niemiara, mimo i tak tej naszej wąskiej kadry, dlatego gdzieś tam ten nasz awans, to powiem szczerze, to jest taki sukces, że ja myślę, że sobie ludzie do końca sprawy z tego nie zdają. Z naszymi finansami, z naszymi nakładami finansowymi, można powiedzieć, plasujemy się gdzieś w środku tej tabeli czwartej ligi i awansowaliśmy klasę wyżej. No, to po prostu jest coś wspaniałego. Ci chłopcy wykonali niesamowitą robotę, niektórzy z nich zrobili bardzo duży progres też sportowy. Chciałem też przypomnieć, że zajęliśmy trzecie miejsce w klasyfikacji Pro Junior System, gdzie premiuje się klub, punkty przyznaje się za występy juniorów. No to tych juniorów byliśmy na trzecim miejscu. Wiadomo, że te klasyfikacje przeważnie wygrywają kluby, które gdzieś tam są na miejscach spadkowych, bo oni już dają pograć tą młodzieży, żeby właśnie wygrać tą klasyfikację. Natomiast my walczyliśmy o awans. To się nie zdarza, żeby klub, który awansuje, znalazł się w trójce zespołów w klasyfikacji Pro Junior System. To tylko pokazuje, że wspaniałą przede wszystkim pracę z młodzieżą w naszym klubie, dawanie szansy tej młodzieży, ale też ogólnie ten cały nasz awans to jest wielki sukces. Wszystkich ludzi tu zaangażowanych z klubu, zarządu, wszystkich pracowników klubów, piłkarzy, to jest niesamowity sukces. Mówię, a jeszcze w tym ta końcówka to jest naprawdę, no, to jeszcze bardziej smakuje. Tak jak pan powiedział, to ludzie, gdybyśmy wygrali 5, 6, 7-0, no to kto by o tym powiedział? A, ta Gavia taka słaba była. Teraz wszyscy ludzie przez lata o tym będą mówić, bo to był naprawdę historyczny mecz. W 88 minucie było jeszcze, czy w 86 było jeszcze 4-2 dla przeciwników, którzy bardzo się oczywiście cieszyli, nie ma co im się dziwić. No, ale my nie daliśmy się. Niesamowita wiara do końca, determinacja i hat-trick Michała Stasiaka w ogóle. No to coś wspaniałego. No, tak, w najlepszy możliwy sposób zakończyliśmy ten sezon. Flota rozgrywki czwartej ligi zakończyła na pierwszym miejscu z dorobkiem 89 punktów. Tyle samo co Kluczevia Stargard, z którą do końca musiała rywalizować o awans. Wieść gminna niesie, że ze Stargardu do Choszczna miała popłynąć nagroda finansowa za ewentualne pokonanie Floty. Wiadomo, nikt nie liczył na to, że tutaj Gavia się położy. Każdy wiedział, że Gavia będzie walczyć, ale dochodziły nas słuchy, że prawdopodobnie tam jest jakaś motywacja finansowa ze strony naszych przeciwników. Co nie jest zabronione niestety. Tego nie wiem. Od tego jest, niech się wypowiadają ludzie, którzy znają się na prawie. Dla mnie jest to troszeczkę nieetyczne i niemoralne. I nie chodzi mi o to, bo oczywiście, tak jak pan powiedział, może to jest dozwolone, ale ta przysłowiowa piana na buzi, z jaką piłkarze Gavi grali z nami, to było nienormalne. Tam było 11 żółtych kartek. I to mnie strasznie wkurzało. Oni po prostu okazali kompletny brak szacunku dla naszej drużyny poprzez bardzo brutalne, ostre wejścia. Adam Wiekuć zerwał wiązadła krzyżowe. Nikt o tym nie mówi dzisiaj. Mówię, 11 żółtych kartek, wyzwiska, piłka wybijana gdzieś tam poza płot. My nie mieliśmy w pewnym momencie nawet piłki do gry. Ten czas przy korzystnym wyniku oczywiście Gavi i to mnie strasznie wkurzało. I dlatego tyle było wszystkich tych nerwów, bo wszyscy byli zdenerwowani, nasi piłkarze też. na tą właśnie taką, no każdy czuł się gdzieś tam niesprawiedliwie traktowany, bo ten cały sezon graliśmy wyśmienicie, a tutaj my nie mogliśmy grać, my nie mogliśmy grać w piłkę, nie przez to, że nie potrafimy, ale przez wiele takich nieczystych, nie fair zagrań przeciwnika i to nas bardzo denerwowało, ale w końcówce nas tak zmotywowało, że dokonaliśmy rzeczy niemożliwej tak naprawdę, niemożliwej rzeczy dokonaliśmy. Mówię, pan się spytał, co ja myślałem. Ja do końca wierzyłem. Ja wierzyłem, Michał Stasiak wierzył. Nie wiem, czy wszyscy wierzyli. Kilku zawodników wierzyło, może wszyscy wierzyli. Ciężko mi powiedzieć, co kto miał w głowie. Natomiast do końca staraliśmy się coś poprawić. I te zmiany na końcu, gdzie Łukasz Boszko wszedł za Błażeja Jezierskiego, gdzie Damian Staniszewski wszedł, Adam Wiekuć wszedł z kontuzją, tak jak powiedziałem, z zerwanymi wiązadłami, no to za Adama wszedł Damian do przodu, Michał Stasiak został już przesunięty całkowicie do przodu, czyli ta wiara była do końca, ale wiadomo, że potrzeba było jeszcze trochę szczęścia, no bo zostało niewiele minut. Powiem tak, że dzisiaj się dużo głupot gada, internet bardzo dużo rzeczy takich, można powiedzieć, przyjmuje, no to jest internet. I ludzie żyją wieloma sprawami takimi, które, wieloma bzdurami, bo dzisiaj każdy może napisać wszystko. Ktoś tam dzisiaj do mnie zadzwonił, też dziennikarz z Polskiego Radia i się pytał, co ja powiem na temat tego, że mecz był ustawiony. W ogóle coś absurdalnego. Jak ja słyszę coś takiego, gdzie piłkarze Gavi tutaj za wszelką cenę chcieli ten mecz gdzieś tam uniemożliwić nam zdobycie punktów, a my to zrobiliśmy, to osiągnęliśmy. I tak naprawdę widzę, że wielu ludziom ciężko jest się z tym pogodzić. Ale to było coś pięknego i tym większa podwójna satysfakcja i dla mnie, i dla piłkarzy naszych, którzy tak jak mówię, bardzo szczególnie na to zasłużyli swoją ciężką pracą i ten awans jest w pełni zasłużony, bo my z 6 meczów, nawet z tymi drużynami, jak się spojrzy z pierwszej czwórki, to my z 6 meczów 4 wygraliśmy i to u siebie to zdecydowanie. 5-2 z Kluczewią, która dzisiaj płacze, że ktoś ich skrzywdził, a sami wszyscy całą spiralę nakręcili tą swoją arogancką taką narracją. Cały czas można było czytać gdzieś tam na tym Facebooku, cały czas się gdzieś do nas ustosunkowywali, my robiliśmy swoje i dobrze na tym wyszliśmy. Oni się zajęli nami, no i źle na tym wyszli. Trzecia liga to już nie przelewki, Flotę czekają dalekie wyjazdy. W lidze grają bowiem zespoły z 4 województw. Zachodniopomorskiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego. O ile na mecz z Winetą Wolin będzie rzut beretem, tak do Gdańska, Kartus, Bydgoszczy czy Torunia będzie trochę dalej. Zespół będzie też potrzebował wzmocnień. No to jest już bardzo ciężka liga, bo to jest, mówi się, że taka półprofesjonalna. Jest profesjonalna, nawet nie pół. Tam już trenuje się naprawdę praktycznie tak jak w Ekstraklasie, codziennie. Wyjazdy są dalekie, drużyny profesjonalne. Już w tych ligach gra wielu obcokrajowców. W tych ligach przede wszystkim płaci się ogromne pieniądze już piłkarzom. No nas na to nie stać. My tak byliśmy klubem, którym gdzieś tam mamy jakby najmniej rozkapryszonych piłkarzy. Ci piłkarze nasi to można powiedzieć takie przysłowiowe frytki, to sobie dorabiają na tym graniu w piłkę, bo oni pracują, oni się uczą. Natomiast jak ja słyszę, jakie są wynagrodzenia w innych klubach, no to nie mieliśmy prawa awansować. Natomiast awansowaliśmy i to pokazuje też, że nie pieniądz wygrywa. Ale jestem trochę przerażony, jak patrzę, jak widzę, jak rozmawiam teraz z menadżerami, piłkarzami, bo gdzieś tam już szukamy nowych zawodników, jakie są wynagrodzenia. Jest to naprawdę... To kiedyś tyle pieniędzy zarabiało się w Ekstraklasie, teraz się zarabia w trzeciej lidze. Mówię, nas na to nie stać. Nas nawet nie wiem, czy będzie stać w ogóle na przystąpienie do rozgrywek. No, czekamy gdzieś tam na odzew ze strony Urzędu Miasta, który mamy obiecane, że w przypadku awansu będzie wsparcie finansowe, tylko to wsparcie musi być znaczne, bo inaczej to nawet nie ma co podchodzić do tej trzeciej ligi. My po to awansowaliśmy, żeby rozsławiać, żeby promować nasze miasto, po to, żeby kibice z całej Polski mieli frajdę, że Flota awansowała, bo my mamy wielu kibiców nie tylko w Świnoujściu, ale w całej Polsce. Oni teraz dają temu wyraz w mediach społecznościowych, na meczach, gdzie nam czasami jakieś małe grupki kibiców kibicują, to jest bardzo miłe i sympatyczne. Ale żeby sławić nasze miasto, żeby je promować, żeby być dumnym z tej naszej drużyny, my musimy w tą drużynę zainwestować. My musimy o coś grać. Ja też jestem ambitnym trenerem, moi zawodnicy są też ambitni i my nie chcemy w tej lidze być jakimś taką drużyną, która uzupełnia tą ligę. My chcemy tam grać o coś. Tak samo jak tu wychodziliśmy, graliśmy o awans, gdzie na początku przed sezonem paru kolegów ze mnie się śmiało, jak mówiłem, że chcemy awansować. Z kim? Do ludzi. Przecież 7 ludzi odeszło, nikt nie przyszedł, to jak ty chcesz awansować? Wiara. Wiara Wiara oczywiście poparta odpowiednim treningiem, bo ja zawsze wierzę w trening, nie wierzę tylko w transfery. Oczywiście musi być jakaś świeża krew, jakiś dopływ świeżej krwi od czasu do czasu, ale przede wszystkim dobry trening. Zawsze wierzyłem w trening, że tym można bardzo wiele poprawić i to się też sprawdziło. Natomiast właśnie jeszcze wracając do tych finansów, to musi być bardzo duże, ogromne, więc wręcz wsparcie miasta, żebyśmy przystąpili do tej ligi, żebyśmy byli odpowiednio wzmocnieni. Mamy bardzo wiele do poprawy, rzeczy, których nie mogliśmy zrobić z powodu braku środków finansowych. Żeby grać już w trzeciej lidze, no to już naprawdę musi być znaczna poprawa. Jesteśmy umówieni w piątek na rozmowę u pana prezydenta Żmurkiewicza, który jest bardzo wielkim kibicem Floty i który też gdzieś tam pogratulował nam w poście na Facebooku. Też gdzieś tam wspomniał o starych czasach i nawiązał, że może Flota nawiąże do tych właśnie starych czasów i że niedługo awansuje do wyższej ligi. My jesteśmy zdolni to zrobić, ale musimy mieć odpowiednie, teraz bez środków finansowych niestety, ale nic się nie da. Po trudach na boisku teraz klub czekają trudne rozmowy w gabinetach, aby przystąpić do rozgrywek trzeciej ligi, która wystartuje już 5 sierpnia.